Witajcie kochani. Przede wszystkim gratulacje, że tutaj jesteście. Mogliście mieć przyjemny wieczór przed telewizorem, ale jesteście tutaj, czyli... Nie mogę. Czyli jakby chodzi o to, że rozwój jest dla was ważny i dlatego chciałam wam pogratulować, że tutaj jesteście. Bo większość ludzi woli żyć według schematów, według pewnych schematów, standardów narzuconych przez świat, przez kulturę, przez społeczeństwo. I żeby w ogóle coś osiągnąć w życiu, no to trzeba się troszeczkę wyłamać, trzeba się wyłamać poza pewne standardy, schematy. Dla ludzi, którzy mnie nie znają, ja powiem wam troszeczkę o sobie, więc nazywam się Basia Rosłaniec. Ja jestem w Polsce dopiero 4 lata. Wychowałam się w Australii. Tam mieszkałam większość swojego życia. Jestem po studiach w dziedzinie komunikacji i marketingu. I zajmowałam się na początku swojej kariery, zajmowałam się strategią komunikacji. Pracowałam dla dużych korporacji, robiłam dla dużych takich gigantów korporacyjnych strategię wchodzenia na rynek, między innymi dla Microsoftu, Compactu i takiej amerykańskiej telekomunikacyjnej firmy Cable & Wireless, która akurat wtedy była w Australii. I wiecie, byłam dobrze ustawiona, jeżeli chodzi o karierę, czyli zaczęłam osiągać jakieś fajne pułapy. Ale okazało się, że razem z moimi zarobkami moje wydatki zaczęły windować w górę. I tak ogólnie mówiąc, ja dalej nic nie miałam, mimo tych zarobków. Tak jakby dalej nic nie osiągnęłam bardziej stabilnego, statecznego, jeżeli chodziło o finanse. Więc później zdecydowałam, że chciałam się nauczyć o inwestowaniu. I zrobiłam taki krok do tyłu. Tak? Byłam z menadżerki, od komunikacji, od strategii. Zrobiłam krok do tyłu, poszłam na asystentkę do firmy maklerskiej, żeby się nauczyć o inwestycjach. I tam zdobyłam takie specjalistyczne kwalifikacje w derywatywach, czyli w takim bardzo, bardzo wąskiej technice inwestowania na rynku. No i tam przez parę lat później pracowałam w tych derywatywach. I między innymi zaczęłam inwestować na giełdzie i zaczęłam inwestować w nieruchomościach. I tak zaczęła się pewna moja przygoda w nieruchomościach i to się stało taką jedną z mocniejszych moich stron. Także będąc w Australii, inwestowałam w nieruchomości, flipowałam. Flipowanie to znaczy, że kupujesz nieruchomość, dodajesz wartości i sprzedajesz ją z zyskiem. I również później się już bardziej w tym rozwinęłam i zaczęłam budować takie domy jednorodzinne. I to też było bardzo, bardzo fajne, bardzo dużo się nauczyłam. Bardzo dużo nauczyłam się w ogóle całego tego procesu, jak to wszystko złożyć razem. I do czego zmierzam? Jesteście tutaj po to, bo powiedziałam wam, że będziemy dzisiaj mówić o strategii. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak w ogóle zacząć osiągać pewne rzeczy w swoim życiu. Kiedy pracowałam jako makler, było to fantastyczne doświadczenie. Dlatego, że dowiedziałam się wtedy czegoś bardzo ważnego. W tradowaniu jedną z najważniejszych elementów w ogóle przetrwania na rynku była psychologia, twoja psychologia. Co to znaczy psychologia? W ogóle twoje podejście do siebie samego, twoje podejście do rynku na przykład. I bardzo często ludzie, którzy byli ludźmi sukcesu, przychodzili na przykład, chcieli być inwestorami w coś. I oni mieli pewnego rodzaju bagaż i ten bagaż im mówił, że oni są dobrzy w tym, on na przykład ma studia, on jest inżynierem, on umie to, on umie tamto. I bardzo często tacy ludzie z takim bagażem wchodzili w tą nową rzecz, które było jakaś tam spekulacja, czy jakaś tam inwestycja na tych rynkach i oni bardzo często się rozwalali, bo niestety zderzali się z pewnymi problemami, blokadami, które mieli w sobie. A rynek to był jak pewnego rodzaju lustro. Bardzo szybko cię weryfikował.
bardzo szybko weryfikował to, na czym ty opierasz swoje decyzje. Bardzo szybko to weryfikował. To było świetne doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło, bo bardzo wiele książek napisanych właśnie o psychologii, dlatego że bardzo szybko tam się zweryfikujesz. Tak? Dlaczego podejmuje się pewne decyzje. I tak jak wczoraj tutaj już parę osób to słyszało, mówiłam o tym, że słuchajcie, w ogóle ten świat, w którym my dzisiaj żyjemy, oferuje tak fantastyczne szanse. Takich szans w ogóle wcześniej nie było. Nie było w ogóle dostępu do samolotów, do internetu. Nie było dostępu do takiej wiedzy, jaka jest dzisiaj. Więc na przykład jak ja przyjechałam do Polski, te 4 lata temu jak przyjechałam, ja nic nie wiedziałam o nieruchomościach. Nic, zero. Tak jakby ktoś z was teraz pojechał do Niemiec albo do Austrii, no dobrze, znacie jakieś tam strategie, znacie strategię, że można kupić nieruchomość, czy dodać wartości do niej i ją sprzedać z zyskiem na przykład. Ale nie wiecie, jak się ją kupuje, jak ją kupić bezpiecznie, jak sobie zorganizować finanse. Tego wszystko nie wiecie. Więc do czego zmierzam? Że żyjemy w ogóle w takim czasie, że mamy dostęp do takiej samej wiedzy jak ktoś, kto jest po studiach. Mamy dostęp w ogóle przez ten internet do wiedzy na tyle, na tak wiele tematów, więc tak naprawdę to bardzo często to od nas zależy, co my z tym wszystkim zrobimy. Co my zrobimy z tą wiedzą? Co my zrobimy z tymi szansami? Nasi rodzice mieli 2 kanały telewizyjne, czarno-białe zresztą. I nie można się tam było przełamać, bo tam była propaganda komunistyczna, tak? Dzisiaj na przykład mamy dostęp do YouTube'a, do Instagrama i to, że czegoś nie robimy, nie wykorzystujemy jakiejś tam szansy, to jest w ogóle bardziej związane z nami, z naszą psychiką, niż z czymś, z czymkolwiek innym. Ale gdzie jest problem? Problem jest w tym, że większość ludzi ma taką mentalność, że dzisiaj zarabiam 15,99, ale zobaczyłem na internecie, jest inna praca za 16,99 na przykład. No i ono to się wydaje bardziej atrakcyjniejsze w tym momencie, tak? Że problem jest, że po prostu przede wszystkim mamy takie troszkę krótkoterminowe myślenie. Nie myślimy o przyszłości, nie robimy jakichś planów, celów, nie ustanawiamy tych celów, nie ustanawiamy tych planów na przyszłość. Tak? Tylko bardzo często skupiamy się na czymś, co da nam jakiś bardzo krótkoterminowy efekt. Patrząc na przeciętną osobę, jakiegoś tam 50-latka, taką przeciętną osobę ze społeczeństwa, no to już jest osoba, która bardzo często nie ma żadnej pasji, w ogóle nie ma żadnej energii, nie ma żadnej chęci do życia, jest kompletnie znudzona i żyje od wakacji do wakacji, od piątku do piątku, od weekendu do weekendu. No ale słuchajcie, to nie jest życie, to jest w ogóle, to jest taka trochę egzystencja, w której brak jest pasji, brak jest wizji i brak strategii na życie. Problem jest w tym, że jeżeli my nie skoncentrujemy się na naszej wizji na życie, jeżeli my sami tego nie złapiemy, to z automatu to zostanie nam załadowane przez kogoś innego. Może to być system pracy, pracodawca, może to być mąż, żona, w ogóle jakiekolwiek oczekiwania innych ludzi wobec nas. Po prostu pewna wizja zostanie nam załadowana na to, co powinniśmy robić, a powinieneś się ożenić, już tyle masz lat, powinieneś to zrobić, prawda? Więc to są pewne oczekiwania, to są pewne rzeczy, które są jakby nam ładowane, dawane jakby z góry, tak? Więc z jednej strony to daje nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, tak?
ale to też ładuje coś w nas, że często my możemy nie do końca w ogóle bez własnej wizji, my kupujemy różne inne wizje, które ludzie nam po prostu sprzedawają. I ta wizja, może twoja własna wizja może nie być oparta na pragnieniach, na twoich własnych pragnieniach, bo większość ludzi nie zada sobie tego pytania. Nie zada sobie tego pytania, gdzie ja chcę być za rok, za dwa lata, za pięć lat, za dziesięć lat. Gdzie ja chcę być? Po prostu bez jakiejkolwiek wizji świat ci załaduje wizję, narzucą ci coś. Chciałam też powiedzieć o czymś takim, że my nawet nie wiemy o tym, że jesteśmy tak skonstruowani, jesteśmy takim produktem pewnego oprogramowania. Oprogramowania. Co to jest to oprogramowanie? Rodzimy się w kraju takim i takim, prawda? W tym kraju są pewnie idole, na przykład. W tym kraju są jakieś symbole, które są ważne dla ludzi w tym kraju. W tym kraju są ideologie, które są ważne dla ludzi w tym kraju. W tym kraju jest religia, która nadaje pewną duchową myśl. W tym kraju jest pewna polityka, więc rodzimy się w jakiejś rodzinie i ta rodzina ma pewien kształt, ma pewną formę, ma różne myśli. I one nadają kształtu po prostu każdej osobie. Żeby w ogóle, żeby wznieść się jakkolwiek wyżej w swoim życiu, tak, to trzeba najpierw spojrzeć na swoje życie i trzeba w ogóle zobaczyć ten produkt. Ten produkt, który jest ukształtowany przez to społeczeństwo, przez rodzinę, przez rodziców, przez religię, jest pewien w ogóle system myślenia. Na przykład, ja zauważyłam to szczególnie dlatego, że żyłam w innym kraju, zauważyłam wielkie różnice na przykład w sposobie myślenia w Polsce, a na przykład za granicą. I to w ogóle było bardzo przydatne dla mnie, bo zauważyłam, gdzie w pewnym sensie, na przykład w Polsce, są pewnego rodzaju limity na myślenie. I one są w ogóle związane z pewnego rodzaju historią Polski, tak? Więc dajmy na to, ponieważ tutaj był komunizm, więc na przykład tu jest tendencja do pewnego negatywnego nastawienia na ludzi biznesu. Oni są uważani za jakichś krwiopijców. Jest taka pewna jakaś negatywna myśl w takiej psychice społecznej na temat ludzi sukcesu. Często się myśli, że to są może jacyś oszuści lub jest to związane z jakimś elementem poniżenia wobec i się widzi tych ludzi jako tam trochę lepszych, ale się ich nie lubi, tak? O, bo ktoś może coś tam ma lepiej czy coś, to dlatego, że my się czujemy jakoś tak gorzej, poniżeni i to jest takie coś bardzo narodowe. Bo to ma coś bardzo związanego właśnie z jakąś polską tradycją, to, że to było tyle wojen, komunizm, było takie ogólne utopienie, tak? Że to zostało jakoś tak w psychice. I zostało to w psychice, tak? Są pewne elementy, na przykład w naszej osobowości, które mogą w ogóle bardzo fajnie wyglądać, ale jeżeli chodzi o jakiś krok wyżej, o sukces, to one nie do końca są fajne. Na przykład ktoś może myśleć o sobie, a ja jestem bardzo skromny, na przykład. No ale co to znaczy, że jesteś skromny? Że chcesz dziadować, że nie chcesz wyjść poza jakieś tam schematy? Co to w ogóle znaczy? I
to też może być coś, jeżeli chodzisz i myślisz, a ja tam się nie będę starał, ja się nie będę tam wyskakiwał, ja jestem taka skromna, mała, cicha osoba. Jeżeli masz takie coś w swoim wnętrzu, to spowoduje pewnego rodzaju barierę również do tego, żebyś podejmował kroki. Więc jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcesz być tą osobą, która osiągnie jakiś pułap sukcesu. Ja nie wiem, co to znaczy sukces dla ciebie. To może być sukces finansowy, to może być sukces biznesowy, to może być sukces w karierze, to może być, że chcesz w ogóle jakieś swoje własne pragnienia, swojego serca osiągnąć. Na przykład innym przykładem też takiego nacisku na to, co my, naszej tożsamości, to w Polsce jest na przykład religia, że na przykład wartości duchowe są lepsze niż wartości materialne. Tu jeszcze takie panuje takie jakieś cierpielnictwo, tak? Że ja mówię tam o takich różnych jakichś takich narodowych symbolach, takich uczuciach, tak? Że to jest takie cierpienie i to cierpienie jakoś uszlachetnia. Nie, żadne cierpienie nikogo nie uszlachetnia, tak? I to nie o to chodzi, żebyśmy kupowali takie różne pomysły, żeby te pomysły w jakiś sposób kształtowały w ogóle naszą tożsamość. Na przykład, to nie chodzi o to, ja jestem bardzo daleko od tego, żeby krytykować czy coś, bo każdy kraj ma takie różne swoje rzeczy, na przykład w Australii to inaczej było. Było tam coś takiego, że na przykład nawet jak osoba była osobą sukcesu, to ona nigdy nie mogła powiedzieć tego publicznie. Ona musiała to inaczej powiedzieć. Ona musiała powiedzieć, że ona osiągnęła sukces ze względu na to, że miała bardzo dobrą drużynę ze sobą, na przykład ludzi, tak? Że to nie, że tam nie można było się na przykład bardzo wywyższyć. To się nazywało to był taki syndrom kwiatka, który za wysoko rośnie i wtedy ludzie naokoło się bardzo w ogóle źle czuli, jeżeli oni nie byli w jakiś sposób uznani w sukcesie na przykład tej osoby, czy na przykład to rodzina, czy małżonka, czy koledzy z pracy, czy coś takiego. Natomiast więc przyjedzie taki Amerykanin, on myśli, że on jest w ogóle centrum tutaj innowacji sam w sobie, i po prostu na przykład będzie zgrzyt, tak, między jedną a drugą tożsamością. Ja do tego zmierzam. Ja daję to tylko jako przykład, żebyśmy my w ogóle zaczęli w sobie patrzeć i podważać na pewne elementy, które w sobie mamy, tak, które w ogóle kształtują naszą osobowość, które nie do końca nam służą w pozytywny sposób, tak, nie do końca nam służą. Chodzi o to, żeby w ogóle uzyskać wolność od tych rzeczy w swoim umyśle. Żeby w swoim umyśle nie być ukształtowany, żeby nie być takim programem. Tu ci załadowali, że masz być skromny, tu ci załadowali, że masz być jakieś cierpienia przechodzić, to jest jakieś szlachetne, tu ci załadowali, że w ogóle kasa to jest w ogóle coś, czy sukces to jest coś złego, więc jeżeli w ogóle namierzasz coś takiego w sobie, to wiesz, to chodzi o to, żeby to zaczynać rozbrajać. Ja tak powiedziałam o takich uwarunkowaniach właśnie, które przychodzą jak gdyby z kultury czy narodowych, tak? Ale my sami w sobie mamy również całą listę naszych uwarunkowań wewnętrznych. Na przykład ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ty mieszkałaś w Australii, tobie było łatwiej i w ogóle. A ja nie mam kasy, a ja nie skończyłam studiów, a ja nie mam takich szans, a ja jestem z biednej rodziny, a ja nie mam takich talentów, a ja nie jestem taka przedsiębiorcza jak ty, ja nie mam edukacji, nie mam takich kontaktów. I co to jest, co ja teraz powiedziałam? No to jest lista. To jest jakaś informacja, którą w ogóle ty łyknąłeś jako jakaś prawda. To nie jest żadna prawda. To jest w ogóle jakaś tam informacja, którą ty wiesz. My w ogóle z automatu bierzemy różnego rodzaju informacje i po prostu one się stają naszą tożsamością.
I chodzi o to, żeby zacząć takie rzeczy w sobie rozbrajać. Ja wam coś powiem, jak ja taką historię, jak ja tutaj chodziłam do średniej szkoły, to ja myślałam, że w ogóle jestem do kitu z matmy. Dlatego, że nauczyciele mnie tutaj właśnie, był taki jeden nauczyciel od matmy, który, no nie wiem, no nie lubił mnie czy coś i tak, między innymi nie tylko mnie, ale tam była cała grupa studentów i on bardzo nas szykanował. Po prostu wyciągał nas przed tablicę, pytał jakieś takie skomplikowane różne rzeczy i ja w ogóle uwierzyłam w to, że ja byłam noga z matmy, że ja się w ogóle nie nadawałam. I później jak ja pojechałam do innego systemu, to tam w tym innym systemie ja się dowiedziałam, że w ogóle oni zaczęli w ogóle widzieć we mnie jakieś talenty, zaczęli mi o tych talentach mówić. Ja zaczęłam w ogóle w te informacje wierzyć. Czyli nagle jakby zmieniła się moja perspektywa, zmieniło się to, czyli ten program mój się zmienił. Mój program się zmienił. I o co chodzi? Jeżeli ty wierzysz, że możesz coś zrobić, no to zrobisz. Jeżeli ty wierzysz i łyknąłeś jakąś informację, że czegoś nie możesz zrobić, bo nie masz pieniędzy, nie masz uwarunkowań, nie masz szansy, no to nie zrobisz tego. Dlatego, że to już jest wszystko przedeterminowane. Już wszystko jest zadecydowane w tobie, w twojej głowie. Cała ta decyzja już decyzja po prostu już jest na pułapie twojej wiary i na pułapie tej informacji, w którą ty wierzysz. No dobra, ale jak ja bym wam teraz poprosiła, żebyście wszyscy zamknęli swoje oczy i jakbym się ciebie zapytała, czy jesteś w stanie stać się milionerem w 10 lat? Czy jesteś w stanie stać się milionerem w 10 lat? Tak. Tak szczerze, możecie mi odpowiadać, nie musicie tak szczerze, tak? Bo teraz przy takim właśnie pytaniu wyjdą te wszystkie wasze odpowiedzi. Wyjdą te odpowiedzi typu, o no kurczę, nie wiem, milionerem to nie, może dam, nie wiem, może będę miała dobrą pracę, może, nie wiem, może jakieś fajne auto, ale czy milionerem to nie wiem. Ludzie, jeżeli chodzi o planowanie, jest to udowodnione, że w 10 lat można stać się milionerem z niczego. Jest to udowodnione w różnych szkołach biznesowych. Więc jeżeli odpowiedziałeś sobie, że nie wiesz, bo masz jakieś tam myśli na swój temat, to ja chcę cię bardzo zachęcić w ogóle do takiej zrobienia takiej analizy, że dlaczego uważasz, że nie? Dlaczego uważasz, że w ogóle, że nie jesteś w stanie tego osiągnąć? Bo to będzie ten program. To jest ten program, który ty masz w sobie, który ci dyktuje i który w ogóle jakąś tam pewną blokadę ci wprowadza między tobą a twoim potencjalnym sukcesem. Ja bym też chciała was zachęcić, żebyście w ogóle teraz albo sobie napisali, albo tak zanotowali może po prostu dla samej siebie takie 5 rzeczy, co ty uważasz, ciebie blokują przed tym, żeby być tym milionerem za 10 lat. 5 rzeczy, co ty ich nie masz i w ogóle nie, jakby, jakbym się spytała, czy będziesz milionerem, to powiesz mi, że nie, bo coś tam. Żebyście się nauczyli identyfikować w sobie same, co jest tym, co was
blokuje przed tym potencjalnym sukcesem. Żebyście umieli to namierzyć, a w momencie, kiedy to namierzycie, żebyście umieli na to spojrzeć i w ogóle zakwestionować prawdę tego, bo to jest tylko jakaś tam informacja. Ja pamiętam jeszcze, jak byłam młodą dziewczyną, to, że na przykład nie czułam jakiejś pewności, że ja mogę coś zrobić, to mnie zatrzymało. Ja potem żałowałam, bo w sumie osiągnęłam tam sukces wiele lat później, ale kiedy chciałam go osiągnąć wcześniej, to się cofnęłam, bo miałam pewnego rodzaju lęki i te lęki właśnie były tego typu, że ja nie umiem czegoś zrobić, że nie jestem pewna, jak w ogóle, jak dokonać jakiejś transakcji, tak, więc się wycofałam. Później, jak tą transakcję wykonałam, wiele lat później, to się okazało, że ona jest bardzo prosta, bardzo łatwa, że się tam w ogóle nie miałam czego bać. Tam nic takiego nie było, żeby się bać. Ale ten strach, że ja czegoś nie wiem, to był w ogóle we mnie. To mnie zatrzymywało. I mam tutaj taki obrazek, który chcę wam właśnie zademonstrować na podstawie tego obrazka. O tym, jak można postrzegać rzeczywistość. I chciałam się tutaj zapytać, ile osób na tej sali widzi młodą dziewczynę w kapeluszu? A ile osób widzi Babę Jagę? No i kto ma rację? Chodzi o to, że każda sytuacja w ogóle zależy od tego, jak ty na to patrzysz. Będziesz widział Babę Jagę, jak będziesz chciał. A będziesz widział w ogóle szansę swojego życia, jak będziesz chciał. A kto nie widział Babę Jagi? Pomoże to? Albo zobaczymy to jako coś, co w ogóle nie dajemy z tym rady i w ogóle nie wiemy, jak się do tego zabrać. Ja wiele razy miałam takie sytuacje osobiście, że nie wiedziałam, jak się do czegoś zabrać. Na przykład robiłam jakiś tam remont, a tu się okazało, że ja mam problem z wentylacją, tak? Więc musiałam się nagle zainteresować, jak działa wentylacja. I musiałam w ogóle, musiałam te tematy poznać. Ale ja już to mam w sobie wykształtowane, że jeżeli ja się spotykam z jakąś sytuacją, to ja od razu nie biorę ją w ten sposób. Ja już teraz, ja nie do końca każdą sytuację tak oceniam, że jak ja widzę coś, to ja nie do końca jakby kupuję to, co ja widzę. Tak? I to wyszło w ogóle z doświadczenia, że nawet jeżeli są jakieś zamknięte drzwi gdzieś, to trzeba szukać jakieś okna albo szczeliny, żeby się tam przedostać. Słuchajcie, teraz ja chciałam wam troszeczkę powiedzieć na temat takich różnych myśli biznesowych, skąd one w ogóle pochodzą. Przede wszystkim ja jak wychowywałam się i się uczyłam biznesu, to zaczęłam czytać różne takie książki rozwojowe o tym w ogóle jak wpływać na ludzi, jak się z nimi komunikować, jak na przykład osiągać jakieś cele. I później w ogóle coś, co mnie bardzo szokowało, że cała taka biblioteka i cała historia w ogóle tych książek, to w ogóle miała korzenie w Biblii. To mnie bardzo szokowało, bo ja myślałam, że ona będzie miała jakieś korzenie w psychologii jakiejś.
A tu się okazało, że klasyki biznesu to są oparte w ogóle na Biblii. I że to się w ogóle ciągnie do tematu Ameryki, tak? Że większość w ogóle innowacji wyszła z Ameryki, większość różnego rodzaju form edukacji, edukacji biznesowej, one wszystkie wyszły ze Stanów. I Ameryka był to kraj, który w ogóle był założony, jakby te pierwsze założenia Ameryki, tam te 300 coś lat temu, to była to grupa polityków, w ogóle bardzo wierzących polityków i oni tam z Biblią modlili się o Amerykę. Ale o co chodzi? Że jeżeli spojrzymy na w ogóle te wszystkie klasyki, ja nie wiem, czy w ogóle wy znacie te tytuły typu Napoleon Hill, takie książki, później Dale Carnegie, Stephen Covey, w ogóle wszystkie te jest w ogóle cała lista tych tytułów i one wszystkie są oparte o Biblię. Nawet jak ja byłam w ogóle maklerem, ja nic o Biblii wtedy nie wiedziałam, ale wiedziałam, że czytałam o takim facecie, który był w ogóle najsławniejszym traderem na świecie i ten człowiek nazywał się D.W. Gunn i on był takim właśnie celebrytą, najskuteczniejszym traderem na świecie, który w ogóle bardzo ogarniał rynki. I okazało się, że on w ogóle całą swoją strategię oparł na paru cytatach z Biblii. I jednym z tych cytatów to było, że nie ma nic nowego pod słońcem. I on był pierwszy, który w ogóle wpadł na to, że są cykle. I w ogóle teraz na każdym uniwersytecie są nauczane cykle. Że na przykład są cykle różnych inwestycji, że rynek się rozszerza, rośnie, są różnego rodzaju szanse, a później na przykład ten cykl jak gdyby się kończy. I te cykle w ogóle można wszystkie cykle można mierzyć. Na przykład bardzo prostym takim cyklem może być to, że koszt oleju się zmienia. Na przykład jak idzie zima, no to on wzrasta. A jak się kończy zima, to na przykład koszt oleju tego paliwowego, jak idzie lato w Europie, w Ameryce, no to on spada. No to jest taki bardzo prosty przykład takiego cyklu. Więc i w Biblii w ogóle jest taki jeden bardzo ważny koncept, który jest koncept wizji. Jest tam napisane, że bez wizji ludzie giną. Bez wizji ludzie giną. To jest w księdze Jeremiasza. I o co chodzi? Chodzi o to, i chciałabym bardzo, bardzo, bardzo was mocno do tego zachęcić, że każdy człowiek powinien mieć swoją wizję na swoje własne życie. Dlaczego? Bo jak ty tego nie zrobisz, to ci to z zewnątrz się załaduje. Załaduje ci to ktoś inny. Załadują ci to koledzy. Twoja wizja to jest takim czymś w ogóle, co odgórnie będzie kierowało twoją strategią, twoim czasem, twoją energią, w ogóle co ty robisz, co ty nie robisz. To będzie odgórnie w ogóle kierowało twoim życiem. W biznesie jest to jedna z najważniejszych w ogóle cech biznesu. Większość korporacji na świecie ma swoją wizję i swoją misję. Microsoft na przykład ma swoją wizję, że w domu każdego człowieka na świecie jest komputer z ich oprogramowaniem. To jest ich wizja. Apple na przykład ma swoją wizję, że oni zawsze będą produkować najbardziej modne, takie innowacyjne produkty dla młodych ludzi, komunikacyjne. Tak? Więc chodzi o to, że jeżeli nie masz swojej wizji na następne 2 lata, 3 lata, 5 lat, no to będziesz się tak trochę bujał od tygodnia do tygodnia, i na pewno mamy fajne rzeczy, tak, które system nam daje, bo mamy pewnego rodzaju już plan związany z pracą na przykład, tak, bo jesteśmy gdzieś w pracy, ale nawet tam można kreować pewnego rodzaju swój plan i swoją wizję na to, gdzie ty będziesz za 2 lata, za 3 lata. I chodzi o to, że większość ludzi tego nie robi.
Większość ludzi w ogóle nawet nie myśli o tym, żeby sobie usiąść i zapisać i zaplanować, gdzie oni będą za rok. Gdzie oni chcą być za rok. Wizja to jest tak jak GPS. Tak jak GPS, tak? Że sobie wbijasz, ja chcę być na Bielanach, albo ja chcę być w Krakowie i lecisz. I ona cię w ogóle ciągnie do twojego celu. Bez wizji, jakiejś konkretnej wizji na swoje życie, no to jest bardzo łatwo tracić czas. Bardzo łatwo być w ogóle nie iść we właściwym kierunku. Słuchajcie, ale wizja też ma swoje blokery, tak? My też nie chcemy do wizji podchodzić, się boimy, boimy się. Takie jest ludzkie uwarunkowanie, jest tam bardzo dużo lęku. Niestety to jest bardzo kłamliwe, to jest coś bardzo kłamliwego. Lęk, aż ja nie dam rady, jeszcze wymyślę jakąś wizję, w ogóle ja tu będę, nie wiem, karmił dzieci z Afryki, albo będę jakimś tam deweloperem, albo założę, nie wiem, całą sieć jakichś tam różnych firm, franczyzę jakąś otworzę. I wielu ludzi, w ogóle bardzo mało ludzi w ogóle pozwoli sobie nawet, żeby taką wizję rozwinąć. Dlaczego? No przede wszystkim, bo się czujesz mało wartościowy. To jest blokerem. To jest nieprawda i to trzeba podważyć. To trzeba podważyć w sobie tego typu myśli. Nie widzimy szans na zrealizowanie tego. Nie widzimy w ogóle szans na zrealizowanie tej wizji, więc ją odpuszczamy. Nie będziemy wchodzić w jakieś wizje, nie będziemy tam wypisywać jakichś rzeczy. No po co nam to robić, jak ja tutaj siedzę w Żabce, a ty mi mówisz o jakichś wizjach, tak? Albo ja dopiero tu zaczynam, ale słuchajcie, ty naprawdę możesz osiągnąć coś więcej niż Żabka. Naprawdę możesz to osiągnąć. I to coś będzie leżało w twojej wizji. To coś będzie leżało w pragnieniach twojego serca. Ok, następny problem z tą wizją to jest, że szukamy perfekcji w tym, tak, że no dobrze, ja tu zrobię wizję, ja otworzę franczyzę i tutaj pozyskam finansjerów, tu zrobię taki, że nie dajemy sobie szansy, żeby w ogóle nawet zacząć od małych kroków, tylko napiszemy jakąś tam wizję, która jest jakąś bardziej mrzonką czy iluzją. I nie dajemy sobie szansy na takie małe kroki, baby steps, nie? Takie małe, dziecięce kroki, żeby w ogóle zacząć ją realizować od niczego. No i właśnie, no bo mamy problemy z tą wizją, bo mamy lewy program załadowany, tak? To się nie nadaje, nie umiem, no co? Ty to może tak, ja to nie jestem taka przedsiębiorcza. Ja nie wiem, jaka jest twoja wizja. To może być wizja niekoniecznie związana z karierą. To może być z twoją pasją. Może, nie wiem, chcesz być misjonarzem. Ale w ogóle zachęcam was, żeby usiąść i sobie przemyśleć, gdzie wy chcecie być za 10 lat. Bo jest to udowodnione, że każdy z was może być milionerem za 10 lat. Każdy z was może coś zrobić w świecie wartościowego. Możecie, nie wiem, jeździć po świecie, otwierać kościoły, coś tam robić. Możecie jeździć po świecie, karmić dzieci. To wszystko jest możliwe. Tylko jeszcze raz wracam do tego punktu, żeby podważać te lewe programy załadowane przez rodzinę, społeczeństwo, telewizję. Wiesz, całą tą informację, którą od małego nam ładują. W szkole nam ładują, ty możesz to, nie możesz tego. Tylko ten program taki, który nam załadowali, on jest bezpieczny sam w sobie, tak? Że dobra, będziesz miał bezpieczną pracę i będzie super, będziesz bezpieczny. Będziesz bezpieczny w tym systemie, tak? Ale ten program jest tak skonstruowany, żebyś ty nigdy poza system nie wyszedł. Żebyś ty w ogóle nigdy nie wychodził poza taki kwadrat. I cię ładują tam, nie, bo to musisz mieć doświadczenie. Żeby napisać książkę, to ty musisz mieć pełne doświadczenia. Tak? Więc w ogóle podważ to wszystko sobie. Nie kupuj tego, ty to kupiłeś, ty to łyknąłeś, że ty musisz mieć doświadczenie.
Ja jak budowałam, to nie miałam żadnego doświadczenia w budowaniu i się uczyłam, no było trochę błędów, było parę błędów, ale tylko tak się uczysz, uczysz się tak. W tym świecie niekoniecznie będzie tak, że będziemy mieli wpływ na wiele rzeczy z zewnątrz, ale możemy mieć wpływ na samych siebie, na to, gdzie my w ogóle kierujemy nasz umysł, w co my wkładamy naszą energię, jak my używamy naszego czasu. Słuchajcie, średnia wieku w Polsce to jest jakieś 60-70 lat. I to jest bardzo mało. Nie mamy dużo czasu. Nie mamy dużo czasu, żeby w ogóle... Zwlekać, żeby w ogóle zaufać. Tak, tylko dorasta. Tak. Wizja jest jak laser. Ona powoduje to, że masz skupione, cała twoja przyszłość jest skupiona na czymś. Słuchajcie, i chodzi o to, czy ktoś z was ma wizję na 10 lat? A na rok? Na 2 lata. A kto ma wizję na przykład na wasze finanse na 2 lata? A kto dzisiaj napisze swoją wizję? Ale gdzie? W domu. Gdzie chcesz? Jak zaczynamy taką wizję? Zaczynamy od tego w ogóle, co cię kręci. Gdzie jest twoje serce? W czym jest twoje serce? Gdzie ty chcesz być? Zacznij marzyć, tak? Zacznij marzyć i ściągać te różne pomysły ze swoich marzeń. Słuchajcie. Jak już się ma tą wizję, tak? Mamy GPS-a, tak? Że chcemy to czy to osiągnąć. Chcemy na przykład za rok, za 2 lata być ustabilizowani finansowo, tak? Być w jakimś tam miejscu, na przykład finansowo. To wtedy drugi bardzo ważny element to jest twoja strategia. Twoja strategia. Następny cytat z Biblii. W ogóle ja kocham te cytaty, bo one są tak mądre. To jest... Ale tu jest napisane, że ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Tak jest. Otrzymują skrzydła jak orły. Słuchajcie, to jest w ogóle coś fantastycznego, bo coś o orłach. Coś o orłach Wam powiem. Orły w ogóle nie lecą, o, tak, żeby będą sobie lecieć. Orły w ogóle mają strategię, jak będą lecieć. Orły czekają, aż właściwy wiatr jest, żeby się wzbić. Orły w ogóle czekają, szczególnie jak jest na przykład burza, czy są jakieś mocne wiatry, czekają i wtedy się bardzo wysoko wzbijają i szybują. Orły mogą kierować, mogą się rozpędzić, albo mogą zatrzymać. Więc chodzi o to, orzeł się nie poddaje bez walki, na przykład. Orzeł jest zawsze bardzo skoncentrowany na swoim celu. Widać jego skrzydła, tak? Ten dziób taki wysunięty w przód. Więc chodzi o to, że każda strategia musi być bardzo skoncentrowana i musi być oparta o pewne parę rzeczy. Ja powiem o biznesie, bo biznes w ogóle jest czymś, w czym się w ogóle swobodnie poruszam. Ja Wam powiem o jednej takiej strategii biznesowej, o inwestycyjnej strategii, o której kiedyś usłyszałam dawno temu. I ona w ogóle była, ona jest fantastyczną metaforą na to w ogóle w co wchodzić. Moja taka znajoma opowiadała mi taką strategię. Była pewna starsza pani. Okazało się, że ona sobie po cichu inwestowała w różne rzeczy na giełdzie. I ona miała taką bardzo prostą strategię, że za każdym razem, jak kupiła coś swojemu dziecku, bądź to wnukowi, to ona szła do sklepu i kupowała jakby udziały w tej firmie. Więc się okazało, że ona na samym początku poszła i kupiła iPada, iPhone'a, no poszła od razu, kupiła sobie udziały w Apple'u.
No, okazało się, że w ogóle to była super strategia, że kobieta, starsza kobieta stała się milionerką z tej strategii inwestycyjnej. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest takie proste. To jest dokładnie takie proste. Ty patrzysz na to w ogóle, co się kręci naokoło ciebie. Tak? Co koleżanki kupują, robią. Co musisz kupić dla swoich dzieci, bo wariują, tak? Bo nowy jakiś iPhone czy nowe coś wyszło. Ty patrzysz na takie zwykłe, proste rzeczy i naprawdę można taką świetną strategię zbudować na takich rzeczach. Drugą bardzo prostą strategią to jest w ogóle znalezienie czegoś, w czym ty możesz wspomóc drugą osobę. Tutaj jest wiele osób z nieruchomości, tak? Więc jedną z takich strategii, okej, sprzedajecie nieruchomości, super, fajnie. Ale je można o wiele lepiej sprzedawać, jeżeli w ogóle rozumiesz swojego klienta, rozumiesz jego potrzeby. Jeżeli ty wiesz, że na przykład ta osoba, tak, i dokładnie wie, że ona na przykład jest profesjonalnym inwestorem. Z profesjonalnym inwestorem wiesz, że masz stały dochód, że oni będą bardzo często obracać, więc formułujesz innego rodzaju relacje z takim inwestorem. I ty w ogóle znasz go tak dobrze, że ty w ogóle wyprzedzasz jego plany i myśli, tak? To jest strategia. To jest w ogóle przykład strategii. Że znasz w ogóle swoich klientów. Ty rozumiesz, co oni chcą i ty w ogóle jesteś w stanie im to znaleźć. Druga taka rzecz, jeżeli chodzi o strategię, jakąkolwiek strategię biznesu, to jest to, że ludzie mają w ogóle całą hierarchię swoich potrzeb. I w momencie, kiedy pewne potrzeby są zaspokojone, na przykład pierwszą najważniejszą potrzebą każdego człowieka to jest jedzenie i mieszkanie. To jest podstawową. Później, jak już to jest zaspokojone, to oni mogą w ogóle zacząć inne mają wtedy potrzeby, tak? Mają dom, mają jedzenie, no to wtedy mogą sobie poszukać miłości, tak? Chcą poprawić swoje samopoczucie, szukają fajnych rzeczy, szukają na przykład rozrywek, później szukają osiągnięć, prestiżu, spełnienia. Jak ty rozumiesz, że to są ludzkie potrzeby, to ty bardzo łatwo możesz znaleźć strategię, która w ogóle w tych potrzebach działa, że ona w ogóle odpowiada na te potrzeby. Jeżeli chcesz cokolwiek zrobić w swoim życiu, cokolwiek osiągnąć, to jeżeli się będziesz koncentrował na potrzebach drugiej osoby, to sukces w ogóle sam przyjdzie. Jeżeli ty będziesz umiał odpowiedzieć na potrzeby twojego klienta, drugiej osoby, to sukces, to jest w ogóle najlepsza strategia. To jest fantastyczna strategia biznesowa. W każdym w ogóle planowaniu jakimkolwiek biznesowym masz swój produkt, musisz w ogóle rozumieć swój produkt. Tym produktem mogą być twoje talenty. Jeżeli nie masz swojego biznesu, to na przykład możesz spojrzeć na swoje talenty. Co masz? Co masz? Zacznij z tym, co masz. Kurczę, może mówisz świetnie w innym języku. Może w ogóle masz wizję na, nie wiem, na otwarcie jakiegoś swojego biznesu. Może możesz coś w ogóle rozwinąć swojego w tej działce. Więc chodzi o to też, żeby nie szukać jakby sukcesu w samym sukcesie. Żeby nie robić rzeczy tylko, że tam się troszeczkę może lepiej zarabia czy coś. Trzeba w ogóle coś mieć w tym jakąś swoją pasję, tak? Lubić to, co się robi. Właśnie jak się z wieloma osobami rozmawia, tak? Ja chcę być tam bogaty na przykład, to jest jego cel. No dobra, ale wiesz, żeby być bogatym, to musisz coś robić. Żeby to coś robić, to musisz to lubić. Bo na przykład, nie wiem, ja bym nie mogła być bogata, jeżeli miałabym, nie wiem, odśnieżać ulicę, czy coś takiego, bo o 6 rano na przykład, tak? Bo może niekoniecznie to jest coś, co ja dokładnie bardzo lubię. Natomiast ja znowu na przykład bardzo lubię to, co robię. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o to, co ja robię z mieszkaniami, to mnie to w ogóle nie obciąża. Znaczy ja mam jakieś tam techniczne obciążania, tak? Że jeżeli ekipa jest jakoś tak, nie wiem, jest niezłowna czy coś takiego, to mnie to obciąża. Ale jeżeli chodzi o moją pracę, to ja w ogóle nie czuję, że to jest jakakolwiek praca. I jest
I w ogóle jest bardzo dużo takich kreatywnych różnych biznesów, po które można sięgać, takich pomysłów. Ja ostatnio czytałam, że Polska na przykład jest z jednym z głównych eksporterów światowych w pijawkach, medycznych. I bardzo mnie to zaciekawiło, bo polskie pijawki nawet poleciały w kosmos. A ponoć jest w ogóle bardzo mało takich biznesów hodowlanych, więc takie różne małe pomysły. Ja kiedyś byłam w takim panelu, że szacowałam biznesplany na uczelni. Byłam w takim panelu takiego konkursu na biznesplany. I tam przyszła osoba, w ogóle miała taki fajny pomysł na biznes. Zbierała taki puch z takich kwiatków, takie brązowe kwiatki, mają taką cienką łodygę i takie są brązowe u góry. I to taki puch jest w środku. Ta osoba zbierała ten puch i wsadzała go w poduszki i to robiła z tego ekologiczne, luksusowe poduszki, które kupowały jakieś hotele w Ameryce. Że to były wegańskie poduszki. I to jakiś w ogóle student to zrobił. I wysyłał je do Ameryki, do hoteli. I to było po prostu coś bardzo, no bardzo ciekawego. I słuchajcie, także takie, są takie możliwości, tak? Są takie możliwości. Ja dlatego mówię o takich pomysłach, bo chodzi o to, żeby w ogóle otworzyć swój umysł na to, żeby być w ogóle ciekawym, żeby niekoniecznie widzieć od razu Babę Jagę we wszystkim, tak? Tylko żeby widzieć w ogóle jakąś szansę w tym, co się dzieje naokoło ciebie. Największym w ogóle takim sekretem do strategii to się po angielsku nazywa OPM albo Other People's Money, czyli jest to pewien lewar innych ludzi bądź to systemu finansowego, tak? Czyli na przykład wejście w jakiś układ niekoniecznie związany na przykład z wyłożeniem własnych środków. No tutaj mamy kolegę, ja wiem, że on jest podnajmie na przykład. No to podnajem jest jednym z takich przykładów takiego biznesu, gdzie w ogóle, wiesz, dogadujesz się z właścicielem mieszkania, on daje ci to mieszkanie na wynajem na wiele lat, ty to mieszkanie remontujesz bardzo sprytnie i na przykład dzielisz go na pokoje i później wynajmujesz go na pokoje. Czyli tak jakby w pewnym sensie, wiesz, masz dostęp do mieszkania, bez konieczności kupowania tego mieszkania za paręset tysięcy, tak? Tylko masz dostęp teraz do jakiegoś dochodu. Więc to jest następny taki fajny przykład, że widzicie, ja wam pokazuję, że większość ludzi myśli, no kurczę, ja nigdy nie będę inwestorem w żadnej nieruchomości, bo nie mam w ogóle 300 tysięcy złotych, żeby kupić jakąś kawalerkę, tak? A tu się okazuje, że w ogóle można bardzo sprytne rzeczy robić, niekoniecznie polegając na tym, że trzeba mieć kasę, tak? Tylko trzeba mieć pomysł. Trzeba mieć pomysł i trzeba być w ogóle sprytnym i sprawnym w tym. Następnym takim elementem po strategii to jest wiara. No wiara to wiemy, to jest pewność siebie, wiara. Wiara, że wszystko. Wiara jest pewnością rzeczy, których nie widzimy. Następny cytat z Biblii. Ta Biblia to jest bardzo ciekawym źródłem różnych informacji. Więc jednym z największych blokerów do czegokolwiek w życiu to jest lęk. Lęk. Przed czym? Przed poniżeniem, przed odrzuceniem. Na przykład boimy się wykonać jakiś telefon, tak? Boimy się zadzwonić. Dlaczego? No bo na nas tak krzyczą, rzucą słuchawką no i będziemy się słabo czuć po takiej rozmowie. No dobra, ale jeżeli masz swoją strategię i masz wykonać 100 takich telefonów, żeby pozyskać jakichś klientów, no to masz problem. I tym problemem to jest w ogóle lęk. To jest w ogóle uniwersalny problem człowieka. Człowiek się w ogóle ma taką barierę w swojej głowie, która się nazywa ja się boję się drugiego człowieka, boję się, co on o mnie pomyśli, boję się odrzucenia, boję się, że on mnie nie zaakceptuje i żeby w ogóle
wziąć jakikolwiek przełom w czymkolwiek, to naprawdę trzeba inaczej spojrzeć na ten lęk. Inaczej musisz na to spojrzeć. Po angielsku to jest takie powiedzenie w biznesie bardzo sławne. Feel the fear and do it anyway. Czyli czuj ten strach, ale dalej pnij do przodu. Tak? Boisz się zadzwonić? Dobrze, no to masz jakąś emocję, tak? To masz jakąś emocję, to widzisz, że jest ta emocja, no ale jej nie kupujesz, nie łykasz tego, że kurczę, że... Ale lęk to nie jest taka bardzo oczywista rzecz. Ona się również przejawia w innych formach. Lęk się przejawia w formie na przykład omijania pewnych sytuacji. A ja tam, nie no, dzisiaj nie będę nikogo dzwonił, jutro zadzwonię, tak? To tak subtelnie omijamy pewne sytuacje. Właśnie niechęć do robienia czegoś, wymówki, prokrastynacja. Jeżeli w ogóle jest jakaś prokrastynacja w czymś, jeżeli masz jakąś niechęć do wyjścia i w ogóle zaprezentowania czegoś odważnie, no to jest bardzo lękowe. I teraz jest pytanie, czy chcesz być takim, czy pozwolisz sobie być niewolnikiem tego? Czy chcesz wyjść poza to? No to są tylko emocje, to są tylko impulsy. No to co? Co z tego, że cię odrzucą? Ale to jest największym problemem w biznesie. Strach przed porażką. Strach przed porażką to paraliżuje ludzi. No się tutaj coś wkręcę i coś się stanie i nie wyjdzie i strach przed porażką. Więc o co chodzi z tym strachem? Jeżeli w ogóle ktoś z was ten jeden punkt tylko w ogóle weźmie do serca, to będziecie petarda. Graj, tak jakbyś nie mógł stracić, tak jakbyś się nie mógł wyłożyć, tak? Czyli bierz te różne ryzyka w swoim życiu. Nie bój się. Po prostu działaj tak, jakbyś się nie mógł wyłożyć. Tak? Działaj tak, jakbyś nie mógł ponieść straty. Tak działaj. Jeżeli w ogóle zaczniesz mieć taką mentalność, to wiele rzeczy ci się otworzy. W ogóle ten lęk to właśnie taki jest też lewy, bo my bardzo chcemy wyglądać fajnie przed innymi ludźmi. My w ogóle nie chcemy być głupi, śmieszni, w ogóle jacyś, nie chcemy się wyłożyć. Ale to jest w ogóle bloker, to nas blokuje, ten strach przed innymi ludźmi. A ja kiedyś słyszałam takie fajne powiedzenie i to też chcę, żebyście w ogóle przemyśleli, że co jest w ogóle motywacją. Bo większość ludzi powie, że chce być ludźmi sukcesu. Większość ludzi powie, że chciało być na przykład milionerami. Ale wiecie, co to jest? Ludzie chcą tego przede wszystkim dlatego, że oni chcą dobrze wyglądać przed ludźmi, których nienawidzą. Sąsiedzi, tak? Oni chcą jeździć jakimś fajnym autem, żeby się pokazać przed tymi, co ich nie lubią, tak? I to jest taka lewa motywacja większości ludzi. Ale nie nasza. Bo my już tutaj wszystko ogarniemy, będziemy w ogóle w prawdzie, będziemy tu w prawdzie chodzić i będziemy w ogóle podważać takie wszystkie lewe różne motywacje i elementy, tak? Energia. Energia to jest następny element tej strategii. W ogóle takiej strategii do sukcesu. Każde przedsięwzięcie potrzebuje energii. 70% ludzi ogląda telewizję więcej niż godzinę dziennie. Tak? A moglibyście, a ci ludzie mogą coś innego wtedy robić. Ludzie sukcesu jest mniej niż 30%, co ogląda telewizję więcej niż godzinę dziennie. Ale dlaczego ta energia jest potrzebna? No przede wszystkim nawet jak się przeciętnej osobie powie, żeby wstała godzinę wcześniej codziennie, to jest jakaś supernaturalna energia potrzebna, żeby wstać tą godzinę wcześniej, prawda? Więc do każdej naszej aktywności będzie potrzebna energia i będziemy musieli być świadomi w ogóle, w co my wkładamy tą energię.
Na przykład w nieruchomościach, żeby znaleźć jakąś fajną okazję, gdzie trzeba nachodzić. Ktoś to kiedyś tak fajnie powiedział, słyszałam, że to jest kwestia pochodzenia. Jak masz dobre pochodzenie, to się musisz nachodzić. Tak? Tak samo jest w każdym biznesie. Musisz się nachodzić. Musisz chodzić, pukać. Szukać. Musisz godzinami siedzieć po internecie, musisz wiele telefonów wykonać. Tak? To jest twoja energia. Jeżeli tej energii w coś ty włożysz, no to ją przybimbasz. Przybimbasz ją. I na samym końcu, następnym, ostatnim elementem, to jest twój czas. Czas. Nie możesz, już nikt nie może powiedzieć, że jest jakaś niesprawiedliwość, że ci coś nie dali, że ten ma lepszą edukację, a ten ma więcej talentu, a ten ma lepszą gadanę. Już nic, to jest pełna równość. Każdy ma to samo, Ale niestety czas, ludzie w ogóle bardzo mało wartościują czas. W sensie, że czas jest jedną z najważniejszych wartości, bo jeżeli ty ten czas swój władujesz w te elementy, w wizję, w strategię, w energię, to w ogóle ja ci gwarantuję, że coś nowego, coś fajnego wyjdzie z drugiej strony, tak? Ale jeżeli czas, przesiedzisz sobie na fotelku, z kawusią, z telewizorkiem, no to będziesz cały czas zamknięty w tym samym, w tym kołowrotku takim, który w ogóle nie ma żadnej szansy, żeby wyjść poza to. Słuchajcie, i teraz, na sam koniec, już będziemy teraz kończyć, więc ja bym chciała, żebyście wszyscy teraz zamknęli oczy. Będą cukierki? Proszę? Będą cukierki? Nie. W ogóle skontaktuj się teraz ze swoim sercem, ze swoimi pragnieniami, tak? Ja zrobię coś bardzo szokującego. Zamknijcie oczy. Ja zrobię coś szokującego, ale... Chodźcie ze mną. Nie patrzcie. Nie patrzcie, tak. Nie patrzcie, nie podglądajcie. Chodzi o to, że wyobraź sobie, teraz się skontaktuj ze swoim sercem. Wyobraź sobie, że masz teraz 2 lata. 2 lata ci się zostało. 2 lata do życia. W ogóle spójrz teraz na to, co byś zrobiła, co byś zrobił w te 2 lata, co jest dla ciebie najważniejsze. Trzymaj oczy zamknięte. Co jest dla ciebie najważniejsze? Masz tylko 2 lata. Potem nawet, a potem nie wiadomo, co będzie. I teraz, z tego miejsca, pomyśl o swojej wizji. Co ty w ogóle chcesz, co ty chcesz, żeby twoje życie znaczyło? Co ty chcesz, żeby twoje życie znaczyło? Nakieruj swoje życie na prawdę. Nakieruj swoje życie na to, co jest najważniejsze. Twoje życie to jest skarb. To jest skarb. Nie marnuj go. Ja wam coś powiem dla osób, które ja tutaj widzę po raz pierwszy. Ja chciałam wam powiedzieć o tym, że 10 lat temu ja się znalazłam w takim miejscu, że ja wiele rzeczy osiągnęłam. Miałam zagraniczne studia, miałam fajną karierę, podróżowałam, ale ja spotkałam się w takim miejscu, że ja czułam pustkę w swoim sercu. I w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi z tym życiem. Ktoś przyszedł do mnie i mi powiedział coś takiego, że Jezus jest odpowiedzią na tą pustkę. Ja w ogóle myślałam, kurczę, jaki Jezus? Przecież ja tu w religii byłam wychowana, zostawiłam to wszystko w ogóle. Czy Maryja, czy jakiś Budda, ja w ogóle nie.
stało się coś pięknego i coś dziwnego. Ja spotkałam Jezusa Chrystusa. On w ogóle do mnie przyszedł. Dla mnie to stało się moim skarbem. To stało się moim skarbem. To spotkanie z Jezusem w ogóle zmieniło moje życie. Zmieniło moje życie, dało mi coś nowego. Ja nie mówię o religii. Ja mówię w ogóle, to jest o pułapie serca. To jest to dla mnie stało się czymś, takim nowym motorem, nową pasją, nowym szczęściem, nowym skarbem. Pustka w ogóle odeszła. No, przyszło takie szczęście. I ja jestem kobietą sukcesu dzisiaj, tak? Tam mówię o tym, jak osiągnąć pewne strategie, ale dla mnie źródłem, dla mnie osobiście, to było to. To spotkanie z Jezusem. I chcę Wam w ogóle z tym zostawić, żebyście szukali tego, co najważniejsze. Dziękuję.